Krzywa ugięcia wędziska karpiowego to temat, o którym zazwyczaj się nie mówi, a szkoda, bo jest to parametr bardzo ważny. Polega to na tym, że krzywa ugięcia wskazuje nam masę ciężarka, jakiego powinniśmy użyć do rzutu jak najbardziej optymalnego daną wędką. Teoretycznie przynajmniej tak to wygląda. Po raz pierwszy u nas sprawy krzywej ugięcia pojawiły się mniej więcej 25 lat temu. Oczywiście z Anglii, bo jak wiadomo, Anglicy są na wyspie, bardzo im się tam nudzi, więc wymyślają różne dziwne historie. No to między innymi krzywą ugięcia wymyślili. Cóż to takiego? Wymyślili wzór matematyczny na krzywą ugięcia. Mało znany, proszę bardzo, a wygląda on w sposób następujący. Ja mam taką tabliczkę agronoma tutaj przy sobie. Ciężar wyrzutowy. To był rok 1995, kiedy te informacje u nas zaczęły się pojawiać. No i to jest krzywa ugięcia razy 454. To jest funt. Dzielone przez 16. I ten 16 to jest taki jakiś specjalny współczynnik ugięcia blanku, czy diabli wiedzą jeszcze czego. Oczywiście w dalszym ciągu to Anglicy wymyślili. No i według tego wzoru wychodziło nam, że ciężar wyrzutowy wędziska o krzywej 2,75, bardzo popularny wtedy, chyba najpopularniejszy, to jest 78 gram. 3-funtowego 85, a 3,5-funtowego 99 gram. Dzisiaj wydawałoby się, że to takie zaniżone wartości, no bo są zaniżone, ponieważ technologia poszła do przodu, technologia produkcji blanków karpiowych i dzisiaj trzeba w tym wzorze zmienić jedną rzecz. Współczynnik. Kiedy damy współczynnik nie 16, a 13 do tego samego wzoru, wyjdzie nam, że przy dzisiaj produkowanych wędziskach, przy krzywej ugięcie 2,75, 96 gram to jest optymalny ciężarek, 3 funty to jest 104 i 3,5 122 gram. Oczywiście to wszystko jest tak mniej więcej plus minus 10 gram w zależności od rodzaju blanku, bo blanki są bardziej miękkie, bardziej sztywne. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Nie powinno się przeciążać podczas rzutu blanku ponad pewną granicę. A jaka to jest granica? No to zaraz się dowiemy, bo mamy tutaj specjalista od rzucania czym się da, wędką również. I co będzie, jeżeli zbytnio przeciążymy wędzisko? No, zaraz zobaczymy. Pierwszy ciężarek 75 gram. Jeżeli chodzi o wędkę, 2,75 funta, 3,60 długości. Markę firmy zakleiłem na wszelki wypadek, żeby nie było żadnych komentarzy. Nie wiadomo, co to jest za wędka. Próbujemy pierwszy rzut. Zmieniam ciężarek na optymalny do tej krzywej ugięcia. Oczywiście chodzi o wędzisko współczesne. To jest ciężarek 99 gram, taki właśnie do 100 gram, który jak najbardziej pasuje do krzywej ugięcia 2,75. No i zobaczymy, jak wędzisko będzie się zachowywać. A Cię poproszę o komentarz po tym rzucie, jak czujesz. Chociaż to jest wędzisko raczej tak, nierzutowe. Dosyć takie miękkie, no nie? Dość miękka wędka. Dokładnie, prawda? Tak. To właśnie widać nawet, że podczas rzutu wędka aż dotyka wody. Ale ciężarek dobrze, no poleciało tam dosyć daleko. Tak mi się właśnie wydaje, że to jest optymalny ciężarek do takiej krzywej ugięcia wędki. No to co, zakładamy 120, teraz 120, czy od razu 150? Może 120, zobaczymy 120. Jak wyleci. Dobra. A później tak na grubo zobaczymy, czy wędka da radę. Walczymy dalej. Teraz 128 gram. Jakie wrażenie? Sądziłeś, że dalej poleci tym ciężarkiem, czy nie? Poprzedni ciężarek poleciał dalej. Nawet to było lepiej. No tu już tak trochę czyli jednak przeciążenie. Optymalna waga ciężarka do krzywej ugięcia jest bardzo ważna. Dokładnie tak. Dobrze, eksperymentujemy dalej. To 128, to może jakieś 150? Założymy. No to będziemy stopniować. 142,
Kolejna próba. To 42 gramy. I to już tak zdecydowanie odczułem, że to już jest bliżej leci. Zdecydowanie, tak, to już nie jest to. To już jest za duży ciężarek. No ale co proponujesz teraz po tym? 170? 170 założymy. 170. Tu już wędka, zobaczymy, czy da radę. No to komisyjnie. 170 gram i wielu walczy w dalszym ciągu. Nie złamie się tego. Nie ma opcji. Poleciało, co nie, ale takiego bata się nie złamie. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, co to za wędka, której nie da się w żaden sposób złamać, to proszę do mnie, bo nikt oprócz mnie tego nie wie. Rzecz niesamowita. 2,75 krzywa ugięcia. Przy 170 gramach ona jest cała. Zaraz założymy 200 gram. Ona jest cała. Zobaczymy 200 gram, ale... No nie da się złamać. Naprawdę próbuję to zrobić i nie mówię. Idziemy na całość. 284. Proszę bardzo. Nie do wiary. Nie da rady tego złamać. Czy ty jesteś w stanie uwierzyć? 280 gram. Wędka 2,75 krzywa ugięcia i ona jest niełamliwa. Nie da się złamać. Słuchaj, ty jesteś absolutnym szpecem. Powiedz mi, co zrobić, żeby złamać tą wędkę? Jest jakiś sposób w ogóle? I tak jest dopiero za trzecim razem. Słuchaj, 400 jesteś mi winien. Nie ma problemu, dogadamy się. Złamał. Trzy składowa, proszę. Woohoo!